Proszę Państwa, oto ostatnie chwile w Terrorze z Głębin. Wydawało mi się, że nagrałem już kiedyś ten film. Na całe szczęście nie nagrałem. I tak oto wygląda sprawa. Zobaczymy, czy wszystkich mam ludzi na pokładzie. A nie mam. Wchodzimy na planszę i znajdujemy się w bazie obcych, która tak naprawdę Torlech. Tutaj gdzieś mi jeszcze jeden chodzi koleś, ale trudno, i tak on zginie później. Trzeci poziom miasta, koniec już niemal. Widać kryptę obcego. To jest właśnie krypta obcego, to jest Rlech. Dobrze, tutaj mamy Anię. Ania, to wiadomo, kto to jest. I ona używa wyrzutnia rozrywacza, a to jest działko dźwiękowe. Później jest Rufi, mój kumpel. Tutaj co my tu mamy? Wzmacniacz. Tutaj mamy Kubańczyka, to też mój przyjaciel. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, już dawno nie grałem. Bart, Alicja, córka, jest murzynką. Matijanek, stary wujek, to ja. I Skłon z 13 Skłon. Tak? Ok? Ok. Etap pierwszy. Tu mamy dwa czołgi. Jak coś mi będzie szło. O! Nie tak. To proszę się nie denerwować, bo dawno w to nie grałem. I co teraz? Aha, no i nie mam dźwięku w tej grze. Coś się spierniczyło właśnie tutaj. Przeszedłem grę. Ucieszyłem się. Później chciałem jeszcze raz ją przejść. I co? I pstro. Trochę nie pamiętam, jak się w to gra. Jeżeli ja tutaj podejdę Bartem i... Aha, przecież to elementarne. Biorę kontrolę, tak? I mogę chłopakiem chodzić. A on... Serio? Chyba nic nie ma, tak? A nie, i tutaj będzie strzelać głębią terrorysta. O! Ten z kolei ma strzał z torpedą. To się przyda, dlatego że zrobimy coś takiego. Raz, dwa i trzy. Mam problemy z nagrywaniem. Ha! O! Ale jeszcze żyje! Jeszcze raczy żyć! Więc podejdziemy tutaj. Próbujemy go zlikwidować karabinem. Dobra. Schowajmy się. Ostatnio przeszedłem Westlanda 3 i niektóre zachowania będę miał właśnie z tej gry. Mi się wydaje. Żałuję, że nie ma dźwięku. Stary wujek, czyli ja. O, patrz, jaki kurczę cwaniak. No, tej misji nie da się zapisać, także będziemy musieli jakoś tak
sprytnie to przejść. Chociaż jeżeli nam się nie uda sprytnie i ktoś polegnie, no trudno. Okej, tak? Zaraz, czy to jeszcze można zrobić? Zaraz, tutaj jakieś były te strzały i tak dalej, co to było? Wjeżdżamy czołgiem. Co? Czas zarezerwowany. Ach, do wycelowania. Dobrze. O, i tutaj jest jakiś chłopak. O, to są skurczybyki. To są skurczybyki. Bardzo ich nie lubię. Który to ma? Strzał z torpedą. W ogóle ile tych torped mamy? Jak był ekwipunek? Ojej. No dobra. Spróbujemy przejąć nad nim kontrolę. I teraz ty chodź tutaj. Tak, pokaż się chłopakom. O! Dobrze. Bardzo dobrze nawet. Zrobimy... to inaczej zrobimy. Który to taki sprytny jest? Co on ma za karabin? Bombę zamrażającą, tak? Oj. Kontrola jeszcze raz. No i cóż on tu ma, ten chłopak? Bombę zamrażającą. To tak, strzelamy tu. Dobra. A ten chłopak idzie tu. O, idealnie. Idealnie. Przesuwamy chłopaków. Przesuwamy chłopaków. No, myślę, że... Albo nie myślę. Zaraz, strzałkami tutaj można było, nie można było. Ojej. Na razie jest... Okej, padli skurczybyki. Nie ma podróbowych, ale po prostu jest mało. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta plansza jest wyjątkowo trudna. Ej, skurczybyki wzięło tyle kaszy. Z nieskończoności kaszy. Ale nie tak sobie. I tutaj jedziemy czołgiem. Dobra, kończymy tę rundę. W razie czego... No nic, nie będziemy się... Zaraz, bo ja się nie odwróciłem, czy tam ktoś jest. A i tak musimy tam dojść. Dobra. Czołg nie pójdzie. To jest fajny myśl, że jak się przesunie ten, to on raptem się znajduje. Chyba błąd jest tam. Co z tego, jak fajnie. O, mam nadzieję, że nie popełniłem błędu. To jest najlepsza gra... Nie. Jedna z lepszych, które są w klimacie mitologii Cthulhu. Cień komety chyba jest. A, bo tutaj jeszcze
chłopak jakiś czy dziewczynka. Ania, moja małżonka. Dobra, czołgiem też wjeżdżamy. Dobra. I koniec misji, tak? Nie ostrzelali mnie. Jest dobrze. Stres w oczach. Tak jest. Robimy przejęcie kontroli stary wujek. Mamy kontrolę. Chłopak ma... Nie wiem co on ma, ale tutaj są paskudy jakieś. Z czego ogromnie się cieszymy. Dlatego, że podejdziemy tutaj. O. I spróbujemy śmignąć. Usuniemy tylko. Śmignąć tą torpedą. Kto to ma tą torpedę? A tutaj nikt nie ma? O, ten ma. Kubańczyk, mój przyjaciel stary. Tak, mam nadzieję, że... Kiedyś miałem, nie miałem z tym problemu. Ale teraz... Kto to wie? Idealnie. Idealnie. Ten z torpedą to też musi przyjść tutaj. Zaraz, a. Kubańczyk. Żółto, aha, czyli musi przeładować, a ja nie wiem, czy ja mam takie rzeczy. Cholera. Tu mam, Bart ma dwie torpedy. Alicja ma dwie torpedy. Skłonki ma dwie torpedy. Ania. Ania, gdzie jest Ania? Dobrze, będziemy sobie po prostu te torpedy podawać. I film będzie trwać 1000 godzin. Tutaj to taki jest labirynt. On nie jest fajny. No co jest, z czego to nie chce iść? No dobra, zrobimy pauzę. Albo nie. Nie pamiętam, kto mi się robi. Ja już wiem, co ty robisz. Co? Powiedziałeś tak. O tak, o, przeleciał? Aż dziwne. Ten murek, tak? A te, kto tu się skitrał? Rufi. Widzisz, Rufi? Dobra. Oglądajmy tutaj. Aha, i co? I tutaj czołg wiedzie? Nie wiedzie. Ale tu już nie wiedzie. Oj, dostaliśmy. Niedobrze.
Który to był taki bezczelny, żeby nie zaatakować? Tutaj siedzisz. No i czym ty strzelałeś? No widzisz, no widzisz, Gamoniu. Co ty tam masz? Ach, nie przejedziemy, tak? No nie, teraz to była pomyłka bezczelna. Ona może się źle skończyć. Spróbujmy. My już nie mamy kontroli. Dobra, kto tu jest odważny? Bart. Dobra. Bart jest odważny. My tu mamy kontrolę. Koleś nie ma nic. O, ale z kolei ten ma jakąś fuzję większą. Gdzie to ja jestem? Jejku. Kontrola. Dobra. O, tego nam było trzeba. Jakbyś tak podszedł. Zaraz. Jakby to dobrze rozegrać? Chyba nie można. O! Niedobrze. Albo inaczej, ciekawie. Spróbujmy go zastrzelić z karabinu. Szybki strzał, a co? Dobrze. Podejdziemy. I weźmiemy ammo. Jejku, 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 jejku. Za mało jednostek czasu. No tak to bywa właśnie. Tak to właśnie bywa. Jeszcze inaczej też zrobimy. Zrobimy tak, żeby w razie czego z zawinkla nikt nie wyszedł. Tutaj będzie ktoś. Nieodpowiedni. O, jest pies. Niedobry. Kontrola. Obejrzymy się. Ten też ma fuzję. Jest niefajnie. To jest zła fuzja. Musimy zrobić tak. No a niestety strzał torpe... O Jezu, za mały jednostek czasu. No tośmy spierniczyli teraz. O nie. No cóż, Bart. Błędy się zdarzają, tak? Bart? Szybki strzał. No jak za mało jednostek czasu? Nie, nie rób takich rzeczy. A obcy mówi: nie, wszystko w porządku. Wszystko w porządku jest. Idź się schowaj za winkiel, a ja się zastrzelę.
Jak? O tak o. No dobra. Tak to właśnie wygląda. Niech on sobie tutaj stoi z przykucem. Teraz spróbujemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja tutaj. I idzie Matijanek. Dobra, chowamy się za winkiel. Robimy. No, żebyśmy tylko... Żebyśmy tylko jednego znaleźli. To będzie dobrze. Czas zarezerwowany na strzał, ok. Tak. Tak, takie fajne mają tup, 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 tup. Czy tutaj są jakieś drzwi, moi drodzy państwo? A baza wygląda... O, nie mam. Czego? Tak to jest. Wow, oliwka na serio, ale... A to moja córka gra w Minecrafta. Moja córka w Minecrafta, oj. Dobra, tych wszystkich chłopaków trzeba będzie tutaj cały oddział, bo to tędy będziemy szli. Z tego co ja tu się orientuję. Z tego co zawsze tak było. No dobra, chodź, chodź, za mało jednostek czas, no chodź. No czasami tak właśnie trzeba sterować ich ręcznie. Tak bezczelnie nawet ręcznie. Wiedziałaś, co chciałam bardzo. Trochę to będzie trwało. Ale będzie przynajmniej, że nie przewarł. Tutaj idź. O, kolego sympatyczny, bo tam będzie ammo. Stary wujek idzie. I tutaj Rufi został. No, a ile miodu? A, pszczoły się już skurzyły. No zaraz, czołg to nie przyjedzie, tak? O, Boże, przyjechał. Jedna mnie ugryzła, ale co nie. Teraz trzeba po prostu poczekać. Teraz będę miała znowu jak zbierać ten miód. A i zobaczymy, co tu jest. Zaraz, może to jest Shifter 12. Dobra, przyprowadziłem chłopaków tutaj na spokojnie. Aha. Odwrócę się, żeby zobaczyć, czy nie ma nic emocjonującego w tym wszystkim. I chyba się zatrzymam. To znaczy tak, tutaj weźmiemy jeszcze chłopaka, postawimy. Matijanka. Tutaj z kłonki wejdzie z... Aha! Dobra. Dobra, już. 16 ten.
teraz zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. Ojej. Jeszcze może tutaj. Dobra, za mało jednostek. Żeby nas nic nie zaskoczyło od tyłu. Od tak zwanego tylca. Widać, emocjonująca rozgrywka jest bardziej w Minecrafta. Tak, Endermana zabija. Endermana. Kogo? Enderman? Dobra, niech będzie. A ten Enderman to taki duży, co zabiera bloki. Nie wiem, czy się powoli zbliżamy, czy nie. Czy nie, nie wiem. Wiem doskonale. I tutaj... Proszę Państwa... Też zrobimy pauzę na chwilę. Trochę chłopaków podprowadziłem. Naciśniemy. Koniec tury. Ukryty ruch. Weźmiemy Matijankę jeszcze jak najbliżej. Bo to jest sprytny chłopak, ma dużą armatę. Też jest duża armata. Czołgi już zostawię w spokoju. Więc teraz spenetrujemy Erlech przy pomocy Barta. Dobra. Jeżeli teraz skłonki pójdzie. Tutaj ktoś się zasadził na niego, na cały oddział nasz wspaniały. To niedługo dojdziemy już do wielkiej sali, w którym leży, śpi Cthulhu. I dokonamy jego ubicia. Koniec tury naciskamy. Stres w oczach był. Ale to nic. Tutaj. Spojrzał z lewa. Spojrzał z prawa. No, denerwujące trochę te labirynty, ale za pierwszym razem, kiedy nie można było zapisywać, emocje były wielkie. I za drugim razem też. I za trzecim. I za czwartym. Nawet teraz się stresuję. Jedynka X-koma świetna. Dwójka jeszcze lepsza moim zdaniem skromnym. No a trójki to już nie mogłem. Ale mam nadzieję, cały czas mam nadzieję, że pogram. Dobra, przesuniemy ich na jak najbardziej się da. Chyba, że zaraz mi tu strzeli ktoś z rakiety i cały oddział padnie. To znaczy nie możesz przychodzić do brata, bo ja nie chcę. Dobra. Nie, no przykro mi, Olika, ja też. No i co? I kolejne. Da pod, z,
Prędkość przesuwu, prędkość strzału, prędkość ruchu x.com. 4, 6, tak? Niech będzie, że... O! Powinienem od razu to zrobić, nie? Będzie szybciej. A ten co? Dobra, wchodź. Ojejku, jak oni się blokują na tych drzwiach dziwnie. Nie, no widzieliście to. Co za wstyd na YouTubie. Idź tu, idź tu. Dobra. Idziemy tu. Otwieramy. Coś podejrzewam, że tutaj już będą się skurczybyki zbierać. Obcy, no gdzieś oni muszą być w końcu. Tam na sali tej głównej. To ja nie pamiętam, czy coś jest. A film już 31 minut. Nikt tego nie będzie oglądać. Jeszcze bez dźwięków. Przecież to tak się nie da. O, skurczybyki, wstręciuchy są. Nareszcie. Nareszcie. Co zrobimy? No strzelamy ich? No. I co teraz? Super. No dobra. Zaraz, ten nie może, bo ma... Na pewno nic nie ma, tak? Dobra. Dobra. Jest? Nie ma. Czyli wchodzimy. Nie boimy się niby. Gdzie ten Bart cały? O, jest Cthulhu! Ależ wejście. No. I co? Gdzie są jeszcze skurczybyki? Patrz, jak wchodzi jak do siebie. Ha! Chodźcie, chodźcie, chłopaki. Chodźcie, chłopcie. Chłopcie, chłopcie. Ja pierdolę, co ja gadam. No, nie krępujemy się, wchodzimy do rlech. Jakie emocje. Jakie emocje normalnie. I co? F11 to będzie... Gdzie stary wujek? Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie do albumu rodzinnego. I teraz motyw jest taki. Ty strzelasz tu.
Niech będzie, że ty strzelasz tu. Niech będzie też, że ty strzelasz tu. Skłonki zrobimy, że strzelił z daleka. Stary wujek strzela tutaj. Matijanek tu, tak, tak, tak. I patrz, temu naboje się skończyły. Rufi strzela tu, za mały jednostek czasu. O, ale jeszcze ruszyć się mógł, tak? Alicja strzeliła tu. Czy strzeli tu? Nie, nie strzeli. Dobrze, kończy sprawę Ania. Bum, ostatnie, bo tak właśnie trzeba było zrobić. Naciskamy, koniec tury i koniec gry. Zawalona i zniszczona krypta strumny, w jej centrum dobiega bulgoczący ryk. A nie, bo to trzeba przeczytać. Zawalona i zniszczona, teraz nikt nie ucieknie. Potężna eksplozja rozsadza kryptę i rozrywa miasto, wzniecając chmurę pyłu i dymu. Plany obcych legły w gruzach. Kolosalny tlech, rlech, zaczyna się rozpadać. Płomienie pochłaniają i kolos spada wprost do morza, ciągnąc za sobą jak jęk giętkiego metalu. Wielki marzyciel nie będzie już marzył o podbiciu kolejnego świata. Ostatnia potężna eksplozja rlech rozrywa się na kawałki. Zagrożenie ze strony obcych stało się samotna, błękitna planeta gdzieś na skraju galaktyki. Bliska, bezpieczna przyszłość. Obcy zostali pokonani już dawno temu. Ogromne metropolie są bezpiecznym domem dla miliardów ludzi. Opowieść o dokonaniach i są walce z najeźdźcami są dziś bajkami opowiadanymi dzieciom, lecz w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. Już w czasie drugiej części wiedzieli, że zrobią trzecią. Niektórzy ją kochają, inni nienawidzą. Zaraz, Alt F12, tak?